Podaj nazwę związków o wzorach KNO3, Al2SO4 trzy razy wzięte i MgI2. Wszystkie te trzy związki są to sole. Sole składają się z kationu metalu i z reszty kwasowej. Reszta kwasowa pierwszej soli pochodzi od kwasu azotowego 5, czyli HNO3. Ponieważ kwas azotowy 5 jest kwasem tlenowym, sól, która pochodzi od tego kwasu, będzie miała końcówkę AN. Czyli będzie to azotan 5. I metal, który wchodzi w skład tej cząsteczki, to jest potas. Czyli będzie to azotan 5 potasu. Ponieważ potas leży w pierwszej grupie układu okresowego, może być tylko i wyłącznie jednowartościowy, więc jego wartościowości nie podajemy w nazwie. Reszta kwasowa w drugiej cząsteczce, to jest SO4, pochodzi od kwasu H2SO4, czyli od kwasu siarkowego 6. Kwas siarkowy 6 również jest kwasem tlenowym, więc sól w nazwie będzie miała końcówkę An, czyli będzie to siarczan 6 i metal, który wchodzi w skład tej cząsteczki, to jest glin, czyli będzie to siarczan 6 glinu. Glim leży w 13. grupie układu okresowego, czyli może być tylko i wyłącznie trójwartościowy. Stąd również w nazwie tej soli nie podajemy wartościowości metalu. W trzeciej cząsteczce resztą kwasową jest samo I. Pochodzi ta reszta kwasowa od kwasu jodowodorowego, czyli od HI. Jest to kwas jodowodorowy. Kwas jodowodorowy jest kwasem beztlenowym, czyli sól, która pochodzi od tego kwasu, będzie miała końcówkę ek. W naszym wypadku będzie to jodek. Metal, który wchodzi w skład tej cząsteczki, to magnez, czyli będzie to jodek magnezu. Magnez leży w drugiej grupie układu okresowego, czyli może być tylko i wyłącznie dwuwartościowy, stąd też jego wartościowości nie podajemy w nazwie.